Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Morawa TV. Po obejrzeniu filmiku koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, a teraz czas na kolejny odcinek, w którym opowiem o najmłodszych talentach piłkarskich na świecie. Zapraszam. Portal Goal.com przedstawił listę 50 najlepszych nastoletnich piłkarzy na świecie. Warunek znalezienia się w rankingu był jeden. Jego twórcy wzięli pod uwagę zawodników urodzonych po 1 stycznia 1999 roku, a więc takich, którzy są jeszcze przed swoimi 20 urodzinami. W zeszłym roku na pierwszym miejscu znalazł się Gianluigi Donnarumma, w tym roku młody bramkarz również znalazł się w czołówce, ale o tym za chwilę. Od razu uprzedzam, w zestawieniu nie znalazł się ani jeden Polak. Przedstawiam pierwszą dziesiątkę zestawienia. Miejsce dziesiąte. Timothy Tillman, ofensywny pomocnik Bayernu Monachium w młodzieżowym zespole Bawarczyków, rozegrał w tym sezonie 23 spotkania, w których strzelił 5 goli i zanotował 4 asysty. Miejsce dziewiąte. Ferran Torres, prawy napastnik Walencji. 18-latek w tym sezonie zagrał nawet w 6 spotkaniach La Liga i 3 Copa del Rey. 2 razy popisał się w nich asystą. Miejsce ósme. Timothy Weah, syn słynnego Georgia Weah. Gra na pozycji środkowego pomocnika w drużynie PSG B. W pierwszym składzie zagrał dopiero dwukrotnie, a 28 marca 2018 roku zadebiutował w dorosłej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Miejsce siódme. Ben Woodburn. Walijczyk jest lewym napastnikiem Liverpoolu. W tym sezonie nie zagrał jeszcze w pierwszej drużynie, ale debiut w niej ma już dawno za sobą. Jest do tego najmłodszym strzelcem bramki w historii klubu z Anfield. Miejsce szóste. Dan-Axel Zagadou. To środkowy obrońca Borussii Dortmund. W tym sezonie wystąpił we wszystkich rozgrywkach w 16 meczach. Zdołał nawet wpisać się raz na listę strzelców w meczu Bundesligi z Hanowerem. Miejsce piąte. Phil Foden. Środkowy pomocnik Manchesteru City. 18-latek w tym sezonie zarówno w pierwszej, jak i drugiej drużynie obywateli wystąpił w 17 spotkaniach, strzelił 4 bramki, do których dołożył 4 asysty. Miejsce czwarte. Matthijs de Ligt. Środkowy obrońca Ajaxu Amsterdam wzbudza coraz większe zainteresowanie piłkarskich gigantów z Barceloną na czele. W tym sezonie zagrał w 33 meczach, w których strzelił 3 gole i zaliczył 2 asysty. Miejsce trzecie. Vinicius Junior ma być przyszłą gwiazdą Realu Madryt, najdroższy nastolatek w historii. Napastnik dalej czaruje we Flamengo, ale już niedługo będziemy oglądać go na Santiago Bernabeu. Miejsce drugie. Gianluigi Donnarumma. Bramkarz Milanu przez wielu uważany jest za jednego z najlepszych na świecie. W tym sezonie zagrał już 42 spotkania, 19 razy zachował czyste konto. I na miejscu pierwszym Justin Kluivert. Lewy skrzydłowy Ajaxu Amsterdam idzie w ślady ojca i wielu zapowiada przed nim wielką karierę. W obecnej kampanii wystąpił 30-krotnie, 8 razy wpisywał się na listę strzelców, a 4 razy asystował kolegom. Jego usługami są zainteresowane takie kluby jak Barcelona czy Manchester United. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, kliknijcie dzwona, dajcie łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie, który z tych piłkarzy jest według Was największym talentem i przyszłością piłki nożnej. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!